Hej, siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Frostpunk w scenariuszu na krawędzi. Dobrze, moi drodzy, no tutaj jak widzicie, zostaje nam niewiele czasu na to, żeby wyleczyć tych, których już tutaj mamy. Oni są dosyć ciężko chorzy, więc będziemy musieli za chwilę tutaj odpalić dodatkowe racje, na to wygląda. I czyżby... Dobra, już możemy odpalić dodatkowe racje. Zimny dom, kiepska żywność. Dom może nie będzie na tyle zimny. Jak sobie powiększę to, to chyba nic nie zmieni w sumie. Na pewno nie w tym obszarze. Tu mamy dwójkę. Tu jedynie co, to możemy odpalić grzejniki na razie. Kopalni i w kuchniach, tak? No i w pubie, dobra, odpalmy też grzejnik w pubie, tam jest chłodno. Jakoś za bardzo się to niestety nie podniosło. No w każdym bądź razie muszę starać się oczywiście zrobić tak, żebyśmy z tym węglem nie mieli problemu. Tutaj na szczęście kopalnia akurat ona bardzo dużo daje. Teraz kolejna sprawa jest taka, jak ja mogę pomóc na przykład właśnie więźniom, ulepszyć ogrzewanie, badania. ...75 drewna. Im szybciej pomożemy im się rozwinąć, tym oczywiście lepiej. No to możemy wymieniać węgiel na drewno. Okej. Okay. A z nimi? Na racje żywnościowe możemy wymieniać drewno i stal. Stali na razie nie mamy. Widzę bardzo. Ale na spokojnie będziemy sobie to kontynuowali oczywiście, tak? Rozwój przede wszystkim. Ile mamy tu jeszcze tego węgla? Tutaj 400. To też nie jest tragicznie jakoś. Zwiadowcy dotarli nam na miejsce. Aha, oni tutaj będą musieli chwilę poczekać. Aż będziemy mieli odpowiednią ilość surowców, no to nie sobie czekają tam. Kolejne prawo możemy ogarnąć. Dobrze, więc. Segregacja pacjentów. Nowa zdolność. Można teraz segregować pacjentów natychmiast, lecząc jedną drugą z nich. Od razu umrze. To nas nie interesuje. Dobrze, a tutaj? Dom opieki. No i pamiętamy, że tych, których nie możemy leczyć, możemy trzymać w domu opieki. No bo opieki nas jakoś nie kosztuje i tam ogrzewanie akurat było całkiem spoko. Będziemy mieli ile? 1 dzień 12 godzin. Szczepy narządów. Protetykę tam później mamy. To by było całkiem spoko. Prawa do pojedynków nie będziemy wprowadzać. Praca dzieci w ciężkich warunkach też nie będziemy wprowadzać. Podpiszemy sobie ten dom opieki może. Chociaż z drugiej strony nie. Na razie nie będę podpisywał żadnego prawa. Zostawmy sobie coś tam na później. Kiepska żywność. 3 razy nadgodziny. Tutaj są nadgodziny. Gdzieś jeszcze. Tutaj mamy nadgodziny. To tutaj już nie są potrzebne nadgodziny. W sumie. Bo i tak powoli odchodzimy od... tutaj właśnie tego wydobycia węgla w taki sposób, tak? Zwiadowcy dotarli teraz na miejsce. Głęboka szczelina. Stoimy na skraju długiej lodowej szczeliny. Trudna przeszkoda. Ustaliliśmy, że szczelina sięga głęboko w skałę poniżej poziomu lodu. Mogła powstać wskutek ruchu tektonicznego, ale mogło też dojść do pęknięcia skały pod naciskiem lodu. Szczelina jest tak głęboka, że wrzucone do niej kawałki lodu znikają bez echa. Jest też całkiem szeroka. Nie byłoby łatwo jej pokonać. Łazik. Jeżdż. No i to tak jak mówiłem, że po prostu musimy się tutaj kierować w tych obszarach. Ta ekipa będzie tutaj badać, ta ekipa będzie badać tutaj. Powinno być w miarę spoko. Ewentualnie jak tamci sobie idą tam, ci idą w tamtym kierunku, no to tych wyślemy tutaj. I tyle. Niech badają.
No i kolejne badanie ogarnięte, tak? Ulepszenie samych zwiadowców. No to na razie mnie nie stać na nic. Niestety. Chociaż to nie jest drogie, więc tu można by było się pokusić o to, że to jest o wiele droższe. Trzeba będzie poczekać trochę. Chociaż mi się wydaje, że jak uzbieramy 50 stali, to i tak pomożemy tutaj właśnie naszym znajomym. Trudne relacje. Szefie, nasi ludzie z obozu przy wraku narzekają, że jego mieszkańcy wywołują u nich niepokój. Ci byli więźniowie, to co prawda świetni robotnicy, ale są też hałaśliwi, nieokrzesani i chętnie popisują się też tężyzną fizyczną, a także umiejętnościami technicznymi, co nasi inżynierowie uznają za szczególnie niepokojące. No tak. Zawsze jak ktoś się czymś wyróżnia, to... A, gdzie tutaj? Kopalnia dzieci. Dzieci kopalni. Wchodzimy do środka, okazuje się, że sięgając głęboko pod wieczną zmarzliną, korytarze kopalni dają schronienie kilkudziesięciu dzieciom, którym towarzyszy garstka starszych, słabowitych ludzi. Maszyny górnicze dawno się zepsuły, teraz węgiel wydobywają dzieci, których drobna postura pozwala im łatwo przemierzać tunele. Są dumne, że radzą sobie same i odrzucają naszą propozycję przeniesienia się. Możemy im pomóc, poprawiając ich warunki życiowe w zamian za węgiel. Kurczę, co do węgla, to nie wiem, czy jest nam aż tak potrzebny, ale... No dobrze. Tu trzeba będzie ekipę ogarnąć jeszcze, tak? Czyli znaleźliśmy ostatni obóz, na to wygląda. Nic więcej tutaj już nie będziemy mieli. Mam 55 osób, 59, tam 527, no i u nas jest coś tam ponad setka, tak? Z tego, co pamiętam. Jednostki. Oni oczekują, a my tutaj potrzebujemy 10 ludzi. No i znowu sporo towaru. Mamy już drwa rdzenie parowe. I ile byśmy potrzebowali rdzeni parowych na następną kopalnię? 3, czyli jeden rdzeń, tak? No to dobra, to tutaj możemy przerzucić się na stal już tylko. Przez te parę godzin niech wydobywają tylko i wyłącznie stal. Z drugiej strony, jak i tak nie mam na razie za dużo surowców, żeby coś cokolwiek innego przebadać. Optymalizacja wydobycia węgla. Jak wydobędą nam tyle węgla, tyle stali, żebyśmy mogli odpalić przynajmniej to. Chociaż teraz i tak tutaj warsztaty nie będą pracowały, to dobra. Na razie to za sobie odpuścimy też. Dostawa dotarła na miejsce. I nasza dostawa też dotarła na miejsce, ale nadal brakuje nam trochę stali. Zwiadowcy dotarli na miejsce. Zbadaj. Pozostawiony łazik. Wrak przyczepy, ok. Zamarznięte ciało kierowcy wciąż jest w środku. Takie łaziki były wykorzystywane do sprawdzania terenu przed ekspedycjami, ale nigdy w pojedynkę. Ponieważ byłoby to zbyt niebezpieczne dla tak niewielkich pojazdów. To oznacza, że jakiś czas temu przejeżdżał tędy konwój. Prawdopodobnie w pośpiechu, bo w przeciwnym razie zabrano by ciało. By można je było pochować. Trochę stali. Wrak przyczepy. Dobrze. Hej, dlaczego tych wysłałem tutaj? W sumie to dobra. Oni niech idą tam, a tych wyślemy tu. No a tutaj musimy założyć obóz. 75 drewna i 50 stali, czy jak to wyglądało? Bo zapomniałem trochę.
Tak, 75 stali. No niestety. Nie jest to aż tak łatwe. Na razie żywność mamy i chciałbym mi może pomóc tym odwiertem, bo jak nie zrobimy odwiertu, to możemy mieć problem. Bo 70 stali nas to kosztuje. Ciekawe. Tymi możemy wymienić oczywiście na drewno. Nie no, na razie... Na razie się wstrzymam. Mamy wysyłkę. Oni nadal pracują? Tak, nadal pracują. Bezpieczny szlak. Miło nam donieść, że wszystko poszło gładko. To miejsce będzie doskonałym punktem obserwacyjnym i orientacyjnym dla ekspedycji podróżujących pomiędzy naszymi osadami. Ten odcinek bezpiecznego szlaku można uznać za zabezpieczony. Co cieszy? Teraz musimy ich wysłać tutaj. Jak będziemy mieli towar, no to wiadomo. To czy my nie musimy tutaj zostawić ludzi? A nie, to jest chronione przed wiatrem, czyli taka jakby nasza mała budowa przed zamarznięciem w razie czego, tak? Ile nam zostało? 12 dni do konfrontacji z Londynem. To do chorych to też tak jest nie za ciekawie. Tutaj kolegom z więzienia, więźniom nie możemy im za bardzo wysłać na razie. No dobra. A to co robi? No, rdzenie będą wydobywane o 25% szybciej. Rdzenie nie są nam aż tak mega pilne. Możemy sobie kopalnię przebadać i kopalnię sobie przebadam. Wtedy będę mógł sobie zrezygnować śmiało tutaj z tego. Nadal borykamy się z tymi chorymi trochę. Tamci dotarli na miejsce, ale my nie mamy jeszcze drewna. Co do węgla, to wydobycie i tak mamy na plusie, nie? No oni tu jeszcze to pozbierają. Nam się zwolni trochę ludzi, więc nie będzie jakiegoś tam dużego problemu z tym. No a tutaj musimy odpalić dodatkowe racje żywnościowe. Nie wiem, czy to wszystko dobrze ogarniam tutaj. Miejmy nadzieję, że tak. Nie zawsze byłem zwolennikiem kopalni bardziej niż... niż tych młotów węglowych. Mamy zagajnik kości. No dobrze, zbadajmy. Weźmy zasoby. No i chyba tyle. Nic więcej tutaj nie widzę. Czy później może gdzieś tam jeszcze będzie można wyruszyć, ale ciężko to ocenić. Coś nam wyskoczy, czy mi się wydaje? Tak, coś nam wyskoczyło. Udało nam się dostać do ładowni na węgiel, a przy okazji wasi ludzie znaleźli rejestr zawierający nasze przestępstwa i wyroki. Większość z nas została skazana za drobne wykroczenia w świetle nowych surowych praw, które miały na celu pozyskać tanią siłę roboczą, ale okazuje się, że są też wśród nas podpalacze i mordercy. Rejestr nie zawiera imion i nazwisk, tylko numery więzienne. Ale naszym zdaniem
Dobrze, że tak jest. Możemy zapewnić wszystkim nowe życie w nowym świecie, dlatego prosimy, żebyście zniszczyli rejestr. Niezadowolenie umiarkowanie wzrośnie, odblokujemy. Dobra. Nowe udoskonalenie, tak? Torty i tartak. Nie wiem, czy to było dobre. Skoro im pomożemy... Potrzebujemy nieco drewna, potrzebujemy robotników. Nieco drewna potrzebujemy. Masz tupet. Dobrze, zajmiemy się tym, ale będziecie nam dłużni dużą przysługę. No zaraz. Zgodziliśmy się zniszczyć rejestr. Więc ja bym nie narzekał. Komunikacja. Jak możemy pomóc? Dobra, pojawiły się problemy. Nieco żywności potrzebujemy. Prosicie o wiele, ale zgadzamy. Dzięki temu oni nam powysyłają surowce, a możemy z tego czasu do czasu skorzystać. Tu mamy drewno. Czy oni, jak wybudujemy już te szlaki na dobre, to będą szybciej chodzić? Stan. Zbadajmy. Dawne olbrzymy. No i tutaj mamy znowu nasz statek, który tutaj sobie płynął chyba. Gdy patrzy na ogromną przyczepę, a nie, to jest ta przyczepa do tego łazika, tak? Trudno się nie zachwycić mocą dreadnoughtów lądowych, które przemierzały Frostland przed wielką zamiecią, transportując na północ rzesze ludzi, gdzie zmierzał ten konwój. Niestety, tego się już nie dowiemy. Burza usunęła wszelkie ślady. No i musimy udać się już tylko w tym kierunku. No i czekamy na dostawę surowców, bo za godzinkę dotrą do nas. 16 stali wydobywamy, ładnie. Teraz ciekawe pytanie, czy jak tutaj sobie to wybuduję... Rozumiem, zostanie wybudowany obóz przy bezpiecznym szlaku. A tych możemy wysłać tutaj. My tutaj jeszcze mieliśmy questa, tak? Naprawa infrastruktury, pomocne dłonie, odwiert, bezpieczny szlak, ulepszenie placówki. Właśnie. Ja powinienem był ulepszyć tą placówkę tam u nich. Ogrzewanie i opieka zdrowotna w naszej osadzie się pojawiły, ale wasi lekarze mówią, że wciąż wielu z nas choruje z niedożywienia. Nie mamy wiele, ale zdołaliśmy przetrwać na własną rękę. Mimo wszystko być może nadeszła pora, żebyśmy poprosili o pomoc. Nie przychodzi nam to łatwo. Nie chcemy was wykorzystywać. Wiemy, że nawiązaliście kontakt z osadą wytwarzającą żywność, więc może moglibyście nas z nią połączyć. Obóz przy wraku będzie zadowolony. No dobra, połączymy ich linią. Oby to nie było głupie. Ulepszamy placówkę w Hot Springs. I powinno być spoko. Tak sądzę. Tylko żeby ulepszyć... ...60 stali, 30 drewna. A kopalnia nas kosztuje... 40 drewna, 80 stali. Tylko że to tak nie wygląda.
to tutaj tak nie mogę... No w inny sposób powinienem to dać radę rozbudować, nie? Mogę to też zrobić inaczej, mogę rozebrać tą, ale... No w sumie i tak nie pracuje, to rozbierzmy tą kopalnię, bo nie wiem czemu nie da się tak tego postawić. Zawsze można było kliknąć, słuchajcie. I kolejne badania mielibyśmy dostępne, tylko że nie chcę brać kolejnych badań. Ponieważ wolę... Bezpieczny szlak, ulepszenie placówki. Właśnie, wolę ulepszyć placówkę. A teraz będziemy mogli postawić kopalnię 80 stali. No nie będę mógł. Ale i tak na razie nam jakoś nie zagraża problem z węglem. Pierwsze udoskonalenia są już gotowe. Zbudujmy więc coś, dzięki czemu zyskałyby obie nasze osady. Warto stworzyć łączący nas bezpieczny szlak. Umożliwi on szybszą podróż i sprawi, że dostawy nie będą grząsnąć w śniegu. Jeśli się tym zajmiecie, zaczniemy co drugi dzień wysyłać wam dostawy drewna. Dobra. Czyli taka sama sytuacja. Raz, dwa, trzy? Serio? I tyle samo surowców potrzebujemy. Najpierw zbudujemy tutaj obóz, zobaczymy jak tam z tym węglem, chociaż tak jak mówiłem, węgiel akurat nas aż tak nie interesuje, bo sami możecie zobaczyć, że naprawdę mamy tego towaru pod dostatkiem. Teraz tak, to idzie do nas drewno i idzie do nas jedzenie. Nie chcę odpalać tu znowu 24 godziny, bo i tak byśmy nawet nie dali rady. Też można by było próbować wysłać... ...cokolwiek gdzieś, nie? Mielibyśmy mniej ludzi do wyżywienia. Panie zjadowców nie są nam aż tak potrzebne. Nowocześnione palniki zużywają mniej. Większa wydajność grzejników. Z tym jeszcze sobie damy radę, ale wolałbym może... Kurczę. Tutaj z tym węglem to sobie klikniemy. ...10% więcej. Ile ty tutaj będziesz mogła wydobywać? 900 jednostek węgla w ciągu standardowego dnia pracy. To wychodzi na to, że to chyba będzie musiało nam na razie i tak zostać. Też zobaczymy. Jeszcze tutaj przez noc możemy trochę pracować na spokojnie. Jest już po północy, więc tym możemy wysłać... A nie, bo jest dostawa w drodze, więc jak dotrze dopiero. Możemy... Nie możemy, bo nie mamy. Kuchnia musi popracować trochę. Teraz możemy bezpiecznie wysyłać dostawy. Fajne to było. Nie, oni będą nam wysyłali co drugi dzień, tak? Z tego co pamiętamy.
Stwierdzamy, że powstał bezpieczny szlak między naszymi osadami. Pozwoli nam on szybciej reagować na sytuacje kryzysowe i zapewni bardzo potrzebne poczucie stabilizacji. Od teraz będziemy wam co drugi dzień wysyłać dostawy surowej żywności. Mam nadzieję, że szlak przyniesie ogromne korzyści zarówno naszym, jak i waszym mieszkańcom. A my też mamy taką nadzieję. 50 jednostek surowej żywności. No to jest dużo. Za dużo się zastanawiam nad tymi grzejnikami chyba tutaj. Warto by było chyba jednak te grzejniki odpalić. Nie chciałbym mimo wszystko, żeby oni gdzieś tam marznęli. Palimy sobie grzejniki. I tutaj trzeba będzie nim powysyłać trochę też tych surowców, bo... Chociaż bardziej bym wolał tutaj kajdaniarzom wysłać, bo oni mają dla nas drewno, którego w żaden sposób nie jesteśmy sobie w stanie nawet już pozyskać, nie? To nie jest łatwe. Ci tutaj dotarli, tak? Wybuduj bezpieczny szlak. Tutaj na to nie mamy ograniczenia czasowego. Tu mamy tylko 10 dni. Musimy chyba połączyć te wszystkie wioski, zrealizować wszystko na jak najlepszym poziomie i powinno być w miarę spoko. Tylko pytanie, co oni od nas będą chcieli. Jak tam z drewnem? Czy my nie możemy wysłać? Nie możemy. Okej, dziękuję za stworzenie placówki handlowej. Teraz będziemy mogli sobie nawzajem pomagać. Jeszcze jedna sprawa. Jak możemy wam pomóc? Okej, nie brakuje nam podstawowej opieka medyczna, naprawienie tymczasowych schronień, racji żywnościowych. Nieco węgla, nieco drewna. Prosicie o dużo, ale zrobimy... Okej, oni też nam mogą drewno wysyłać? 50 drewna. No to fajno, tylko co my nim możemy wysyłać? Oczywiście stal i drewno. To dziwne. Jeśli chodzi o podstawową opiekę medyczną... Nie, my tutaj musimy... Kopalnia nie jest aż taka pilna. Jak na to wygląda. Co my byśmy mogli zrobić dla naszych kolegów stąd? Możemy ulepszyć nim tartak. Możemy ulepszyć nim retorty. Oni tam idą we dwóch teraz? Drewno. No i to chyba wszystko już będzie powolutku. Jeśli chodzi o naszą mapę. Może się coś tam jeszcze z czasem pojawi, ale na to bym aż tak nie liczył. A tym tutaj, co mieliśmy do wysłania? To jednostek węgla. Dostaniemy od 50 do 100 jednostek węgla. Może w sumie faktycznie kopalnia by się nie opłaciła, albo by się nie opłaciło tutaj tego trzymać na razie. Ale z racji tego, że mamy w miarę ogarnięte dostawy jedzenia, to pod tym względem trzeba chwilę poczekać. Co się stało? Jesteśmy bardzo wdzięczni za waszą pomoc i zasoby, które dostarczyliście. Chcemy jednak prosić, żebyście rozwiązali pewien problem. Wasi ludzie są zaniepokojeni widokiem zamarzniętych ciał naszych zmarłych, przeznaczonych na kompost. Zamierzają zbudować cmentarz i pochować ich. Tak jak w dawnych czasach. My tak nie robimy. Chcemy uszanować wolę naszych zmarłych i przywrócić ich do cyklu życia, a nie wziąć na zawsze wiecznej zmarzlinie. Nie więzić. Okej, sorry. Czy pomożecie nam wykopać dół kompostowy?
Możemy, dlaczego nie? Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, że w następnym odcinku zajmiemy się resztą tutaj prac. Za kilka godzin dotrą nam tutaj niektóre niezbędne surowce. Okazuje się, że być może ten młot węglowy na razie zostanie, ewentualnie później właśnie postawimy sobie kopalnię, a młot węglowy i baraki z tego zrezygnujemy. Wtedy zaoszczędzimy na przynajmniej na jedzeniu na przykład. I to będzie chyba całkiem dobre rozwiązanie. Jeżeli jeszcze wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!